Gość studia Bałtyk. 9 minut po godzinie 8. Małgorzata Chyła, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie i radna Sejmiku Zachodniopomorskiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj spotykamy się, albo inaczej, dzisiaj w naszym studiu występuje pani bardziej w tej roli prezesa ZNP. No i pierwsze pytanie. W czwartek wniosek do premiera o odwołanie wiceministra Przemysława Krzyżanowskiego. Główny zarzut, brak działań w sprawie konfliktu w szkole w Dąbkach. Ten wniosek złożony przez ZNP właśnie. Dlaczego? To znaczy, ja dokończę, w tym wniosku było jeszcze i w Leśniowicach, ponieważ chodziło tam o... Na koszula bliższa ciało, dlatego pytam o Dąbki. Tak. Zatem, no powiem, no tutaj stosując taką retorykę nauczycielską, no za swoją pracę dostaje się ocenę. Akurat w wypadku pana ministra Krzyżanowskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny, ocenił tą pracę w tym wypadku na niedostateczną, ponieważ od kwietnia nie ma żadnych działań. Mogę powiedzieć, że no, pan minister miał w tym wypadku pecha, bo akurat jest to jego działka, a sami wiemy, że od kwietnia nic się w Dąbkach nie zadziało takiego, co by pozwoliło zakończyć konflikt. W Leśniowicach podobnie. Ja celowo zwracam uwagę na te dwie rzeczy, ponieważ to są dwie bardzo podobne sytuacje, natomiast wyjątkowo kuriozalna w Dąbkach. I no, z przykrością mogę tylko powiedzieć, bo pan minister, wychodząc z Koszalina, używając tego sformułowania, no, otrzymał cenzurkę dobrą, ponieważ współpracowało nam się dobrze. Natomiast no, niestety miał pecha, że właśnie takie zdarzenia miały miejsce. Ja się cieszyć mogę tylko i wyłącznie tym, że po raz kolejny medialnie, dzięki właśnie temu wnioskowi, sprawa Dąbek wróciła do łask mediów, mogę powiedzieć, i została po raz kolejny nagłośniona. Ale chyba nie chodzi o to, żeby medialnie sprawa Dąbek istniała, tylko żeby została rozwiązana ta sytuacja, która tam ma miejsce. Minister Krzyżanowski zaskoczony, tak mówi, że zdziwiony zarzutami stawianymi mu przez ZNP. Do tego jeszcze twierdzi, że od początku pilotuje, monitoruje to, co dzieje się w Dąbkach. Mówi o tym, że jest w kontakcie z nauczycielkami ze szkoły w Dąbkach. W kwietniu już odpowiadał na interpelację posła Czesława Hoca, mówiąc o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z tym, jak skonstruowane są przepisy prawa, nie może ingerować bardziej niż to czyni. Fakt, że byłam na komisji, która się odbyła w Sejmie razem z nauczycielami, rodzicami i wtedy, kiedy pan Hoc wnioskował o tę komisję, fakt, że tam pan minister wystąpił i przedstawił sytuację w Dąbkach, również ja wysyłałam niektóre maile do pana Krzyżanowskiego, natomiast trudno mi ocenić z perspektywy Warszawy, ale absolutnie się tutaj utożsamiam z każdą decyzją, która została przez Zarząd Główny podjęta, dlatego że wiem, że no widać, są takie podstawy. Nie znam również interpretacji pana Krzyżanowskiego, bo niestety nie miałam możliwości porozmawiać w tej sprawie. Tak jak mówię, jest mi przykro, natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że najwięcej może pan wojewoda, natomiast ministerstwo w tym wypadku powinno stosować jakieś naciski. Jeżeli sprawa w dalszym ciągu nie jest załatwiona i to nie jest załatwiona na podstawowych płaszczyznach, to absolutnie ja w dalszym ciągu twierdzę, tak jak to pisałam w pismach do pana wojewody, że szkodliwość społeczna tego, co tam się dzieje, jest tak dalece ogromna, że no, czas najwyższy coś z tym zrobić. Czy nie jest to, pani prezes, szukanie kozła ofiarnego? Dlatego, że minister Krzyżanowski w odpowiedzi na zarzuty stawiane przez ZNP, jakie udzielił Polskiej Agencji Prasowej, mówi o tym, że wielokrotnie prowadzone były w Dąbkach kontrole z ramienia kuratorium oświaty. Pan minister osobiście sprawdzał, jakie są wyniki tych kontroli. Mówi o tym, że są wydane zalecenia pokontrolne. Mówi o tym, że więcej po prostu nie można. W związku z tym, jak skonstruowane są przepisy prawa, w związku z tym, że nadzór kuratoriów wygląda tak, jak wygląda, czyli nie wygląda, tak szczerze mówiąc. No właśnie, wracając do nadzoru kuratora, no napisać można wszystko. W ostatnim czasie była kolejna wizyta pań z kuratorium, która właściwie ograniczała się tylko i wyłącznie do nakłonienia jednej z pań, panów, do ewentualnie pełnienia funkcji PO za PO dyrektora. No, sprawa zupełnie kuriozalna, bo sobie po pierwsze, zgodnie z przepisami prawa, nie można powołać na obowiązki dyrektora za pełniącego obowiązki dyrektora, ponieważ ustawa o
systemie oświaty czegoś takiego nie przewiduje. Zatem odwołuje się jednego dyrektora i powołuje co najwyżej drugiego. Druga sprawa, trudno, żeby nawet ktokolwiek się zgodził na taką funkcję czy też fuchę w obecnej sytuacji, używając takiego brzydkiego określenia, ale niestety wszystkim tym nauczycielom zostały zmienione warunki pracy. Czyli niby do czego ten nowy PO dyrektor miałby układać plan pracy? W dodatku do dnia dzisiejszego, a przypominam, że mamy dzisiaj 16-17, nie ma ułożonego planu zajęć. Chciałam powiedzieć, że plan zajęć, który był ułożony za poprzednią panią dyrektor Grabińską do dnia 31 sierpnia i który wisi w pokoju nauczycielskim, nie jest respektowany. Nauczyciele mają całkowicie zmienione warunki pracy. W związku z tym osoba, która by podjęła się pełnienia obowiązków, również by złamała prawo w tym momencie. Ale w związku z tym, pani radna, bo tak, ZNP powołuje się na przepisy prawa, mówiąc o tym, że cała masa zdarzeń, do których dochodzi w domkach, to łamanie prawa. Ale oczekujecie od ministra, który nie ma mocy wydawania poleceń wójtowi na przykład, bądź organom prowadzącym szkołę, żeby coś zrobił, żeby naciskał. Natomiast jako ministerstwo, nie ukrywajmy, każdy telefon nawet z ministerstwa, żeby... Ale chyba nie o telefony chodzi, tylko o to, żeby wszystko odbywało się właśnie w przepisach prawa, w granicach przepisów prawa, absolutnie, o których państwo mówicie. Zgodnie z prawem i tego byśmy się trzymali, natomiast ja uważam, że tutaj nie sprawdził się absolutnie wojewoda, który nie widzi zagrożenia. Poza tym ja bym miała tu straszny żal. Ale odwoływać chcecie Krzyżanowskiego. Stoi u góry. Kogoś trzeba, jeżeli już, chociażby po to, żeby zwrócić uwagę na bardziej dokładne sprawdzanie. Ja bardziej ubolewam nad czymś innym, że chociażby 2 września, kiedy można było pojechać do Dąbek i ewentualnie sprawdzić, co tam się dzieje, ale nie podczas całej uroczystości, ponieważ podczas uroczystości było wszystko pięknie wyglądało, tajemnicze koperty były wręczone dopiero po 13, kiedy było wiadomo, że wszystkie media już wyjechały. Natomiast można było sprawdzić właśnie, jak faktycznie funkcjonuje szkoła, na jakich zasadach są zatrudnieni nauczyciele, co tam się dzieje, ponieważ mówiąc tylko i wyłącznie na podstawie tego, co się działo podczas apelu, zarówno nauczyciele, jak i rodzice wiedzieli, że dzieci nie można włączać w jakikolwiek konflikt i w związku z tym to spotkanie z dziećmi było bardzo poprawne, pomimo, że pani dyrektor pomyliła nazwiska wychowawców, pomimo, że pani dyrektor nie potrafiła, jedna z PO dyrektorek nie potrafiła wymienić przedmiotowców, nie wiedziała, kto będzie uczył w poszczególnych klasach. Ale w tej chwili, pani radna, jakby nie chciałabym wracać do tego, co działo się 2 września w domkach. Wolałabym zatrzymać się przy tym wniosku ZNP, dlatego że też pojawiły się takie komentarze, że w sytuacji, kiedy zarzuca się łamanie prawa, to nie zgłasza się wniosku do premiera odwołanie ministra, tylko się zgłasza wniosek, czy składa się zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Takie zawiadomienia były składane. Więc może to jest właściwa droga. Były składane przeze mnie, były składane przez zarząd oddziału, były składane przez zarząd główny. Wszystkie te zarzuty zostały odrzucone. To znaczy prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia. Były składane pisma do wojewody i w zasadzie nic z tego nie wynikało. Były próby umówienia się z naszymi niektórymi parlamentarzystami w celu rozwiązania konfliktu i właściwie prawda jest taka, że poza niektórymi politykami, którzy tam dojechali i sprawdzili i zobaczyli, jak to wygląda, to wszyscy opierają się tylko i wyłącznie na pismach i to bardziej dają wiarę pismom czy też wyjaśnieniom składanym przez stronę pana wójta niż konkretnym dokumentom ze wskazaniem przepisów prawa, które są łamane przez wójta i radę gminy. To też tutaj sytuacja jest wyjątkowo patowa. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego szuka dróg i w tym wypadku trafił do ministra, który się zajmuje sprawami samorządowymi. A ja bym chciała tutaj... w pani opinii ten pat może zostać przerwany przez odwołanie Ale pozwoli pani, ministra? Że jeszcze jedną rzecz dokończę, ponieważ faktycznie pisaliśmy wszędzie. Ja osobiście również składałam pismo i u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i w kancelarii premiera. Z kancelarii premiera dokumenty, moja skarga razem z dokumentami została przekazana również do Ministerstwa Oświaty. Czyli wszystko jak gdyby trafiło na stół
prawdopodobnie do pana ministra Krzyżanowskiego. W związku z powyższym... A pan minister Krzyżanowski mówi o tym, że nadzór MEN nad szkołą w Dąbkach jest wyjątkowy. No i przypomina raz jeszcze o tym, że kuratorium wielokrotnie interesowało się tym, co dzieje się w Dąbkach i interesuje się nadal. Dlatego ja mam nadzieję, że być może ostatnia wizyta kuratorium, która miała miejsce kilka dni temu, czekam cały czas na odpowiedź, co z tej wizyty wyniknie, że być może będzie zrobiona bardziej szczegółowo i być może pani wizytatorki stwierdzą te nieprawidłowości, bo wiadomo, że jeżeli cokolwiek będzie już napisane, potwierdzone przez panie, które nadzór pedagogiczny sprawują nad szkołą, to wówczas być może więcej zrobi również ministerstwo. Czy wobec tego, ja wrócę do początku, nie jest tak, że trochę szukacie kozła ofiarnego i tak jak pani powiedziała, osiągacie już swój zamierzony cel, czyli szum medialny wokół szkoły w Dąbkach po raz kolejny? Jak widać, szum medialny jest potrzebny, ponieważ wszystko, co gdzieś tam zostało pozamiatane, to się mówi, że jest cisza, spokój, że właściwie nic się nie dzieje, tylko ktoś szuka guza w całym. Natomiast tutaj z każdej strony rodzice w dalszym ciągu przez całe wakacje pisali różne pisma. Kancelaria prezydenta się zajęła sprawą. Duże wsparcie tutaj ze strony ministra Lityńskiego, doradcy prezydenta RP mieliśmy. Również przyjeżdżał na spotkanie i również stwierdził, że niestety z panem wójtem nie idzie rozmawiać, używam w tej chwili określenia pana Lityńskiego. Niestety dalej też się nic nie zadziało, ponieważ pan doradca powiedział, że jedyną właściwą osobą jest wojewoda. I właściwie wszystko się skupia na wojewodzie, ale przecież wojewodę powołuje, wojewoda jest powołany z urzędu przez wyższe instancje. Ale wojewoda uchylił te uchwały, które miały spowodować likwidację obu szkół. Nie uchylił, tylko jedną, która rozwiązywała zespół szkół. Która też troszeczkę narozrabiała, natomiast chciałam przypomnieć, że w tej chwili Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił również do wojewody o uchylenie tego, ponieważ w tym wniosku uzasadnieniem było, że podstawą likwidacji zespołu szkół jest likwidacja szkoły podstawowej i gimnazjum. W związku z tym, ponieważ te dwie przesłanki nie zostały spełnione, bo szkoły są, istnieją, zatem likwidacja zespołu szkół była również niezasadna. Ale szkoły istnieją już osobno. Pani radna, liczycie na to, że premier odwoła pana ministra Przemysława Krzyżanowskiego ze stanowiska na wasz wniosek? Ja mam nadzieję, że przede wszystkim premier się dokładniej przyjrzy sprawie, ponieważ o sprawie również wiedział i że w końcu ten konflikt dobiegnie końca, nauczyciele będą mogli normalnie pracować, natomiast dzieci, przede wszystkim dzieci będą dobrze zaopiekowane, bo na dzień dzisiejszy niestety sporej ilości zajęć nie ma, ponieważ nie ma do dnia dzisiejszego planu lekcji, który powinien być. A przypominam, mam 16 dzień września. Na zakończenie podsumowanie tego, co działo się w sobotę w Warszawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego także tam był. Nauczyciele demonstrowali to, że są niezadowoleni, z czego przede wszystkim. To znaczy powiem, że bardzo mocno się utożsamiamy z wszystkimi postulatami, głównie jeżeli chodzi o wydłużenie wieku emerytalnego, 67 lat. Przypominam, że nauczyciele w razie czego mogą skorzystać z ustawy kompensacyjnej. Natomiast mówiąc o ogromie demonstracji, o wielkiej kulturze pomimo wszystko i ilości ludzi, która trafiła do Warszawy, jak najbardziej utożsamiam się z wszystkimi postulatami, z tym, że jest coraz gorzej w naszym kraju. Niestety nasze państwo nie jest państwem opiekuńczym. Mamy wiele problemów, które musimy rozwiązać i nie bardzo nam po drodze do dialogu, bo władza chyba zapomniała o tym, że ze społeczeństwem po prostu trzeba rozmawiać. Pojawiło się zaproszenie do Komisji Trójstronnej, posiedzenie najbliższe już w ten piątek. Czy w pani opinii związkowcy powinni przyjąć to zaproszenie, dlatego że pan Piotr Duda, czyli szef Solidarności, mówi, że no, o żadnym zaproszeniu nie słyszał. Ja jestem zawsze za dialogiem. Nie wiem, w jaki sposób to zaproszenie było przekazane, czy tylko drogą medialną, czy pisemnie, ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Każde zaproszenie do dialogu należy przyjąć i należy zawsze rozmawiać. Czy będzie dialog w szkole w Dąbkach? Zobaczymy i jak potoczy się dalej przyszłość pana ministra Przemysława Krzyżanowskiego. Przypomnijmy wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego o odwołanie go ze stanowiska. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a dzisiaj moim państwa gościem była Małgorzata Chyła, prezes ZNP w Koszalinie, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego SLD. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gość studia Bałtyk.